radość. Panie i panowie, brawa, brawa, brawa. Dzisiejszego wieczoru. Ladies and gentlemen, this is the main event. W narożniku niebieskim walczą pas federacji DFL Low Kick do 91 kg. W narożniku niebieskim reprezentant Litwy Lukas Lapińska. Drodzy Państwo, przed nami finał dzisiejszej gali. Lukas Lapińska z Litwy kontra Cezary Piwowarek, dobre miasto. Lopi 91 kg. 3 razy 3 minuty. No, 90 kg to powiem Rafał, to już coś jest. Nie? No i walka zawodowa, czyli bez ochraniaczy na nogi. Młodzieżowy mistrz Polski, panie i panowie, Cezary Piwowarek! No drodzy Państwo, jak słychać, Tomasz Więcek robi tutaj niezłą, jak powiem, atmosferę tej całej gali. Kibice stanęli, krzyczą. No zobaczcie, jestem ciekawy tej walki. No myślę, że jest nabuzowany. Jest nabuzowany. Panie i panowie, przed nami walka. Tylko czy to wystarczy? I mamy Cezary Piwowarek i Lukas Lapińska z Litwa. Mecz Litwa-Polska. No, tak jak powiedziałeś Rafał, wiemy za kim mamy tutaj trzymać kciuki. Ale aczkolwiek zobaczymy, będziemy trzymać za lepszym. Kibice z Dobrego Miasta robią robotę i myślę, że tutaj Polacy, którzy są tu na gali, myślę, że też są za tym. Tak jak powiedziałeś, walka zawodowa, bez ochraniaczy, tylko rękawice, to też te strzały miały nieco inny wymiar. No i pytanie, czy w pełnym wymiarze zakończy się ten pojedynek, czy być może przed czasem? Doskonale wiesz, 90 kg, tutaj strzał, wątroba, gdzieś broda, to może spowodować wiele czynników. No i przede wszystkim goła stopa. Goła stopa, dosłownie. Tutaj widzę, że Czarek z całą skutecznością próbuje obić udo. Widzę, że lewe udo już podnosi Litwin, a oprócz tego bombarduje go na górę, więc walka może się podobać. I tak jak zapytałeś o pełen wymiar, Już nie wierzę w pełen wymiar tego meczu. No, zyskujemy przewagę. Zobacz, Czarek się bawi, zobacz, on nawet nie odczuwa. Nóżka odmawia posłuszeństwa. Tak, kilka mocnych strzałów. Opadający jeszcze dobiciem prawym, takim prostym. Myślę, że to już jest bliska... Czarek już wie, że jest noga skaleczona. Tak. No
powinien zobacz, krok w tył i nogę, nogę wystawił, a ta noga za chwilę będzie bolała. No. No, Cezary Piwowarek, mocny przeciwnik, mocne strzały. Drugie liczenie zawodnika przez sędziego Krzysztofa Kasperskiego. A Czarek widzi, że może to zakończyć i chyba chce to zakończyć w pierwszej rundzie, co Rafał? No wszystko ku temu zmierza. No Litwin jeszcze się nie daje, zobaczyć, czy próbuje coś tam zadać. Ja nie wiem, czemu Piwowarek odpuścił ten prawy low kick. Właśnie, bo zobacz, bo przeciwnik tą nogę podnosi. Ale mamy koniec. No trzecie liczenie. Trzecie liczenie i myślę, że mamy już po walce, tak jak powiedziałeś. Przepisy o tym mówią, choćby zawodnik chciał nie wiadomo co. Trzecie liczenie, out, prawda? No szybka egzekucja. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się takiego krótkiego finiszu. No ale zdecydowana przewaga Piwowarczyka. Także tutaj, no... Bądźmy szczerzy, Litwin za dużo nie miał do powiedzenia. Ale co Czarek fajnie robił? Czarek zlikwidował nogę, a jak tak. Już noga odpadła, skupił się tylko właśnie na głowie. Tak. Drodzy Państwo, no szkoda, że nie obejrzeliśmy przynajmniej dwóch tutaj rund, bo myślę, że było na co popatrzeć, ale z drugiej strony mieliśmy tutaj dzisiaj na tej gali dużo fantastycznych walk. W pełnym wymiarze, nieco krótszym, ale jako pierwsza runda, no to musisz przyznać, ostatnia walka i to była efektowna. Panie i panowie, w walce dzisiejszego wieczoru opas federacji DFL Low Kick w kategorii wagowej do 91 kg. Przez TKO w drugiej minucie i 35 sekundzie pierwszej rundy zwycięża Cezary Piwowarek! I tak, sędziowie już to potwierdzili, Tomasz Więcek również, Cezary Piwowarek. Szybka walka, myślę, że godna tego pasa. Oczywiście to Czarek od samego początku dominował i zrobił, co miał zrobić. Tak jak powiedziałeś, Rafał, egzekucja. Tak. No troszeczkę nie dosyć, że ta walka była taka krótka. No, ale cóż, to nie jest piłka nożna, że mecz będzie trwał 90 minut. Cezary Piwowarek już ma pas nałożony na tułów, także... No myślę... Czarek pokazał bardzo dobry kickboxing na zasadach K1. Low kick. Przepraszam, low kick.